wszystkim, z tej strony Kate i kurczę, warto było Jasminie dać, żeby lubiła tą wewnętrzną harmonię, bo teraz idzie uprawiać jogę sama z siebie, więc bardzo mnie to cieszy. A plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że zrobimy im jakiś taki w miarę duży, rozbuchany ślub. I w sumie to tyle. Tak, bo myślę, że to jest w miarę ciekawy temat na odcinek, a wolałabym, żeby on był w miarę krótki. W sensie nie chcę mi się go jakoś niezwykle długo nagrywać i montować, więc myślę, że ślub wystarczy, nie? No, ale teraz jeszcze zanim tutaj zaprosimy Aliego, żeby się do nas wprowadził i zanim zorganizujemy im jakiś fajny ślub, to jeszcze chciałabym omówić kilka pomysłów na to, jakie możemy mieć wyzwania w pokoleniu Pocahontas, bo pojawiło się kilka ciekawych propozycji od Was w komentarzach, więc zacznijmy od tego i już nie przedłużajmy, lećmy z tym. Ale jeszcze zanim przejdziemy do pokolenia Pocahontas, to tutaj też pojawiła się taka propozycja, żeby to Ali, jak się do nas wprowadzi, zajmował się majsterkowaniem i naprawieniem rzeczy. I myślę, że to ma więcej sensu niż to, żeby zajmowała się tym Jasmina, więc myślę, że faktycznie tak, że Jasminka zaraz po tutaj jego wprowadzeniu się będzie go zmuszać. Napierw mi to, ulepsz mi to. Fajny plan. A jeśli chodzi o Pocahontas, tutaj pojawiły się takie propozycje, że musi mieć dobre relacje z duchem babci i odwiedzać ją na cmentarzu. I myślę, że to jest super pomysł i będziemy to robić, więc nasza Pocahontas będzie się wybierać na cmentarz i ulepszać swoje relacje z Bellą. Znaczy w sumie to i duchem, ale świetny plan. Dalej, póki mieszka w Sulani, musi raz dziennie pływać kajakiem łódką. I tutaj wolałabym tego nie robić, bo to jest raczej upierdliwe wyzwanie, gdzie ja się męczę, bo muszę codziennie o tym pamiętać, a dla Was to nie jest super ciekawe w odcinkach i w serii i może raz, dwa czy tam trzy razy Wam pokażę, o faktycznie tutaj ona musi pływać tym kajakiem, ale tak na dłuższą metę to ja później i tak to wycinam, i tak Wam tego za każdym razem nie pokazuję, bo to nie jest super ciekawe, o. W ogóle Lara u nas była cały czas i chyba sobie już poszła, nie wiem, nieważne. Więc tutaj tego typu rzeczy bym wolała już nie robić, bo okej, mamy nowe pióra, bo za czasów Ariel to już było strasznie upierdliwe, kiedy ja się musiałam cały czas pamiętać o tym, żeby ona pływała codziennie, nie? Więc już nie róbmy takich rzeczy, nie chce mi się. Dalej, uciec z domu z powodu niechcianego ślubu i tutaj, nie wiem, szczerze mówiąc, czy mi to pasuje jakoś super. Musiałabym zobaczyć, jak to wyjdzie w trakcie rozgrywki, ale wolałabym nie robić z tego takiego wyzwania, które musimy zrobić, tylko może zrobimy coś takiego, ale zobaczymy, jak tutaj cała historia i wątki się ułożą. Dalej, ponieważ jest ciekawa świata, musi odwiedzić wszystkie światy w Simsach, zanim umrze. Może też odwiedzić ukryte lokacje. I tutaj w sumie też nie wiem, czy jakoś super do Pocahontas mi to pasuje, no bo może gdzieś tam w drugiej części był taki wątek, ale czy ja wiem? Tutaj w sumie chciałam po prostu omówić z Wami te propozycje, żebyście dali znać w komentarzach, które z tych propozycji najbardziej Wam pasują i faktycznie chcecie, żeby zostały wprowadzone, bo jeśli jakoś super spodoba Wam się pomysł, że ma odwiedzić te wszystkie światy, no to może faktycznie dodam to do takich oficjalnych, koniecznych wyzwań, ale no póki co to są tylko sugestie i to, co na pewno chcę wprowadzić, bo super mnie kupiło, to jest to, żeby się zaprzyjaźniła z duchem babci. To jest świetne, co na pewno będziemy robić. I jeszcze dalej, że ma pogodzić ze sobą wrogów. Tutaj w sumie moglibyśmy zrobić coś takiego, żeby faktycznie to była taka dobra duszyczka, która będzie godzić ludzi ze sobą, szczególnie, że w grze nawet jest taka możliwość, żeby pomagać naprawiać złe relacje, nie? Jest taka interakcja, więc w sumie możemy to robić, mogę to dopisać, więc to są takie dwie rzeczy, które bym faktycznie dopisała, bo faktycznie bardzo mi do Pocahontas i do jej historii pasują, czyli to, żeby miała tam super relacje z duchem babci i żeby tam godziła ze sobą wrogów. I to, nie wiem, czy to by była jednorazowa rzecz, czy żeby robiła to raz na jakiś czas, żeby pomagała naprawiać złe relacje jakimś simom. To są dwie rzeczy, które faktycznie chętnie bym dodała. A jeśli chodzi o inne rzeczy lub jakieś nowe propozycje, które macie, piszcie w komentarzach. Ja bardzo chętnie sobie to przeanalizuję i zobaczę, czy mi to do serii pasuje. No. Ale tyle, jeśli chodzi o te propozycje. Na razie. No, dzieciaku! Pielucha, naprawdę. No to może niech ciocia Linda będzie taka dobra, że cię umyje. O nie, nie możesz tak. No zniczek masz. No, dobra, ale jest 1:00 w nocy, więc może jednak właśnie zostało opryskane przez skunksa. Dam się wyspać tym naszym simeczkom, chociaż z tego co widzę, jakoś super zmęczone nawet nie są, ale dziołchy, idźcie spać. Jasmino, ciebie czeka mnóstwo roboty od jutra, bo musisz się pogodzić z Alim, zaprosić go, żeby do nas ten się wprowadził i będziemy planować ślub. Bo chciałabym go zrobić jak najszybciej, bo chciałabym zrobić ten ślub i od razu zrobić im drugie dziecko. Żeby tutaj nie było jakiejś dużej różnicy wiekowej między tymi dziećmi. No też przede wszystkim trzeba zaprosić do nas Aliego, żeby on poznał swoje dziecko. Bo jeszcze nie poznał. Trochę przypał, nie? W ogóle to jest takie przykre, że oni mają w lodówce tyle przetworów, różnych warzyw, owoców i tak dalej, a one w ogóle nie gotują. Mój Boże. Może spróbujesz coś zrobić do jedzenia? Może Linda... Ale mogłyby zamówić jedzenie, nie? Tylko, że kurde... Nie chcę tracić na to czasu, bo dziecko jest strasznie głodne. Więc może spróbujesz podać śniadanie sałatkowo-owocową. To nie jest super skomplikowane. A mogłabyś tak, wiesz, natchnie cię tak, że trzeba zrobić coś do jedzenia tak prawdziwie po domowemu, bo dziecko jest, nie? O! Ktoś chce kupić coś na Plopsi. Super. Aha! Okej, czy to jest po prostu pozytywna opinia? Dobra, fajnie. Myślałam, że ktoś chce coś kupić, ale to też jest miłe. Jej, brawo! Gratuluję! Wspaniale! Pięknie umiesz korzystać z nocniczka. To teraz jeszcze fajnie, bo jakbyście coś zjedli, co nie? Tylko on chyba i tak musi wbić na 2. poziom, żeby móc korzystać z nocnika samemu. Zajmowanie się dziećmi, Jezu. Dobra, ale zapraszam. Weź sobie porcję. Jasminka też niech sobie weźmie porcję. Proszę, proszę. Zrobione przez ciotunię. Jakości kiepskiej, ale proszę nie narzekać. To jest chyba pierwszy posiłek, jaki ona w życiu ugotowała, więc... Ale zepsuło się. Dzisiaj jest poniedziałek, to sprzątaczka przyjdzie, nie? No i proszę bardzo, dzieciak jest smutny, że niedobre jedzenie. Doceniłbyś, że cię tak ciotunia kocha, że pierwszy raz w życiu postanowiła cokolwiek ugotować specjalnie dla ciebie. O, dzień dobry. A pan co? Ogrodnik. Ja zapomniałam, że zatrudniłam ogrodnika. W ogóle wiecie co? Beka. Oczywiście, że Mel ma po pierwsze szybkiego czytelnika, a po drugie darmowe usługi. Of course. Bo ty nie masz, nie? Nie. Darmowe usługi to jest po prostu cecha, nagroda, która została kupiona przez Jasminę. Chcę ci tylko powiedzieć, że za twoją radą ktoś tam i ja nie będziemy więcej się spotykać. No ja myślę, to może przyjdziesz do mnie, drogi przyszły mężu. Czuj łaskę, że dalej chcę cię tak nazywać, żeby może poznać swoje dziecko? Chciałbyś może? Zapraszam. Wiesz, no jeśli nie chcesz, to nie musisz. Ale... No chyba fajnie było, żebyś przyszedł. A w ogóle króliczek. Tak. O nie, jak to? Jak to? Za późno? Naprawdę? O Jezu, ona tu miała możliwość opublikowania posta o tym, że ma dziecko. Naprawdę poczekam z tym za długo i to znika? Myślałam, że to jest cały czas. Nie wierzę w to. Ja bym to zrobiła od razu, ale stwierdziłam, że a no dobra, poczekam. Ale mi smutno. Boże drogi, co tu się stało? Co tu... To kot szuka skarbów. Wiecie co, chyba się nie doczekamy, aż przyjdzie sprzątaczka. To możemy wymienić, stać nas. Jakbyś mogła wyrzucić to wszystko, to byłoby super. Tu w ogóle kłaki wypadają. Kocie, nie baw się tym. A bo on się zepsuł i on wypluwa te śmieci z siebie po prostu. Och nie, a ja stwierdziłam, że... A poczekam, aż sprzątaczka przyjdzie i się tym zajmie. Możesz to wymienić. Och. O, jest pan! Bardzo się cieszę. Dobra, Lindo, wystarczy. Już nie musisz. Już jest dobrze. Już się ktoś tym zajmie. Ali zaraz tu będzie. No ja myślę. To fajnie. Przyszedł! Chyba jest smutny, ale ja nie wiem czy... O nie, o bąbelki. No, do tego przyjdzie, żebyście się wypoznali, ale zaproś go do środka. Narzekaj na rachunki. Rozmawiaj o małżeństwie. Ej, możecie się barbnąć na zgodę. Myślę, że to będzie spoko. Bara w krzakach. W jakimś innym miejscu? Nie ma. Dobra, to bara. Po prostu idźcie do łóżka. Poczta przyszła. To potem. O, rachunki przyszły. To zdecydowanie dobry moment, żeby narzekać mu na rachunki. Jak ona ładnie gra. Jaki masz poziom tych skrzypców? Grania na skrzypce. Karma. Siódmy. A dobra, to ma sens. Za wiele pan nie wskóra, coś tak czuję. Ale mogę być tak wspaniałomyślna, że wymienię. Dobra, Lindo, opłać rachunki. Nie wiem, czy tam jest jeszcze jakaś poczta do wzięcia, czy tylko rachunki, ale zrób to. No nie, tylko rachunki. Dobrze. O Jezu, ile piór! To zaraz się tym zajmiemy. Matko Boska, ile tu jest rzeczy do roboty? No. Jedne pióra, drugie pióra. Niech się wreszcie trafią te ostatnie. Dziecko się zajmuje sobą. Za bardzo niczego mu nie trzeba. Dobrze. A tu zaraz będziemy planować ślub. Ale nie, no zaraz, tak w zasadzie to fajnie, bo jakby jednak ten ojciec się z tym synem poznał, nie? Wy możecie rozmawiać o czymś... Co to były te bąbelki? Może on mógł o tym rozmawiać, jak był w innym nastroju. Gawosz... Rób zabawne miny... Obejmij czule... I bąbelki. No proszę! Tata się poznaje z synkiem! Ale cute! Czemu zniknęła wam połowa interakcji? Przynajmniej bąbelki zostały. Aha, tak, fajnie. Lindo, ale idź, zajmij się sobą. O, brałem kąpiel i tam były takie bąbelki! To może być spokojnie 3-4-latek. Bardziej 4-latek. Co tu jeszcze? Może pobaw się, wtul się i rób zabawne miny. To chyba zniknęło. I możecie się jeszcze pobawić. Gdzie ty z nimi idziesz? Gdzie ty z nimi idziesz? A to bąbelki znaczyły, że on chce być przez niego umyty? On nie potrzebuje. Ale okej. On miał takie fajne bąbelki ostatnio, że chciał jeszcze raz, tylko że z tatą. No dobrze. Okej, super. Pobawią się. Fajnie. Super. Dobrze. W jemu w ogóle spadły relacje. Aha, super. I w ogóle nie mieli co naprawić. Że Simowie na pauzie ruszają się dalej. Dalej jest. Dziwne. Zrobiła mi się aktualizacja. Nieważne. To, skoro tutaj oni się już wybawili, to teraz ktoś bardziej odpowiedzialny powinien się tym dzieckiem zająć. Lindo, możesz go tutaj na sralka posadzić? Jako ta najbardziej odpowiedzialna osoba w tym domu? Dziękuję, jesteś kochana. No, a wy tymczasem, moi kochani, moglibyście się hajtnąć? Chodź. Zaproś go do wprowadzenia się. O, poproś o dołączenie do rodziny. Tak, dokładnie. Okej. Tak, Ali do nas dołącza i daje nam całe swoje 268 simolonów. Niestety nie możemy tego... Znaczy, chyba możemy tą kasę oddać, ale myślę, że 200 simolonów to weźmiemy, nie? Spoko, nie ma problemu. Więc... nigdy nie wiem, co mam kliknąć, żeby dom nie został pusty. Nie no, chyba trzeba sprzedać i wtedy jak to sprzeda, to zostanie w tym domu. Bo jak przeniesie się razem z tymi rzeczami, to te wszystkie rzeczy trafią do naszego wyposażenia rodziny. A jak je sprzedamy, to one się sprzedadzą, że ten dom też zostanie pusty. Karma, przestań! Boże, jak ten kot mi przeszkadza dzisiaj. Ach, nigdy nie wiem, co mam zrobić, ale znając życie, to ten dom i tak zostanie pusty, co nie? Tylko że jak sprzedamy całe wyposażenie, to on będzie mieć więcej kasy, a ja nie chcę. Of course, że dostałam 15 000. I Jasmine w ogóle się spełniło to najgorzej. Ale ja nie chcę tych 15 000. No, super. Ja mogę zabrać to 300 czy tam 200, które on miał, ale ten hajs z tych rzeczy, z tego domu, to niech se tam zostanie. Ja tego nie dziękuję. Znaczy spełniło jej się to. Trochę smutne, bo tam myśmy mieli chyba jakieś 32 000, więc niewiele brakowało, żeby ona to zdobyła, ale potem zapłaciliśmy rachunki. Więc jakby... Oh well, no dobra, trudno, nie? Trudno, po prostu będzie ciężej zdobyć ten kolejny próg, bo tutaj jest, żeby zgromadzić 50 000. Nie wiem, czy prędko nam się to uda, chociaż tutaj dużo ludzi mi zaczęło sugerować, że generalnie rzeczy z Chimodę można sprzedawać za ogromne sumy i prędzej czy później tak ktoś to kupi i można sprzedać za 1 miliard cibolonów, czy coś takiego, w sensie na absolutnie najwyższą kwotę, jaka jest dostępna w grze, że więcej się już w ogóle nie da mieć w Simsach i tak ktoś to kupi, więc tak naprawdę to pojawiła się taka propozycja, żeby to zrobić, że że Jasmina będzie mieć kupę kasy, a potem jak będziemy uciekać Pocahontas, to po prostu tej kasy nie weźmiemy, więc później i tak będziemy zaczynać od zera, no bez przesady, ale że z małą ilością pieniędzy, więc nawet jak się teraz dorobię ogromnej sumy na ciuchach z Chimodę, to i tak tylko do rozpoczęcia pokolenia Pocahontas, Jesus, będę tak dużo pieniędzy mieć, a potem znowu będę mieć mało, więc no, bo normalnie to absolutnie nie chciałabym mieć 1 miliard simolonów, ale jakby to miało być tylko do tego, aż Pocahontas dorośnie, no to w sumie może... Nie wiem, ale to bardziej w trochę dalszej przyszłości. Tymczasem, tak, tutaj co ci ludzie tu robią? Co wy tu robicie? Możecie sobie stąd iść? Już się zeszli, wypadł mi stąd. O nie, przykro nam, że się rozminęliśmy, ale następnym razem, gdy będziemy mieli zbędne jedzenie, z pewnością je przyniesiemy. To wy przyszliście z jedzeniem? Ale nikt z was nie miał jedzenia, kłamiecie. No, z jedzeniem to ja bym was przyjęła. Ale dobra, nieważne. Tak. Rozmawiaj o małżeństwie. I jak kliknę planuj wesele do oficjalnych uroczystości ślubnych z listą gości, no to oni od razu... Karma, przestań! Więc tego bym wolała jeszcze nie robić, bo w pierwszej kolejności chciałabym ustawić im ciuchy. I nie mam zielonego pojęcia, gdzie my ten ślub możemy zrobić. Może zrobimy ten ślub tam, gdzie robiliśmy ślub... Nie pamiętam komu? Czy to był Kopciuszek z Feliksem? W tej takiej dużej posiadłości... Gdzieś tam. Kurde, nie pamiętam, gdzie to było, ale taka... Może to było tam, bo to było tak dawno, że w sumie... Nie wiem, czy w tych Simsach gdziekolwiek jest jeszcze inne fajne miejsce na ślub. Ale najpierw trzeba... ustawić wam ciuchy na ślub. No bo co jak co, Jasminko, ale w tym to raczej ślubu brać nie będziesz, nie? No to najprędzej... Najprędzej, ale nie. Myślę, że dodamy jeszcze jeden strój. Coś takiego bardziej jednak ślubnego. Myślę, że ona by chciała mieć taką piękną, taką ślubną kiecę, taką, że po prostu wszystkim szczeny opadną, nie? I of course, że w tej grze nie ma absolutnie nic, co pasowałoby mi do opisu i byłoby taką super kiecą, taką ślubną, taką po prostu na kole i w ogóle omgy. Tylko są jakieś takie... No nie wiem, no. O matko! Ja zapomniałam, że w tej grze są paznokcie. Ale ja... Bo ja tak myślałam, żeby rękawiczki takie długie jej dać. Takie. Tylko że oczywiście, no, pod kolor jakieś sensowne. W sumie spoko, ta kiecka jest najlepsze, co mogłam dla niej zrobić. Ale w zasadzie jakieś takie paznokietki piękne na ślub to też jest dobra opcja. Spójrzcie, jaka ona piękna! Przez chwilę tak się zastanawiałam, czy nie dać jej jakichś rozpuszczonych włosów, bo strasznie nie chciałam, żeby miała tą samą fryzurę, którą ma na co dzień, ale absolutnie żadne rozpuszczone włosy nie mają sensownej długości i nie układają się przy twarzy tak, żeby ona wyglądała jak ona, więc nie ma to sensu, ale stwierdziłam, że dam jej takie spięte, z taką piękną klamrą tutaj z tyłu. Idealne na ślub. Pięknie wygląda. No tak. Nawet ślubnie w miarę, nie? Nie wiem. No, a Aliemu dałam taki strój. U facetów to nie jest zbyt trudne. Wystarczy dać jakiś czarny smoking, garniak, cokolwiek jest git. Więc tak, to już jest ten etap, że można na spokojnie planować ślub. Jeszcze nie wiem gdzie, ale zaraz coś znajdziemy. Ali zaczyna pracę za około godzinę. O nie, nie, mój drogi, o nie, nie. Czy ty masz dni wolne? Masz dni wolne, wspaniale, kochany, teraz już w tej chwili dzwonisz do pracy i powiedzieć dzień dobry, mnie dzisiaj nie będzie, ślub biorę. Jeśli ty jako złodziej musisz dzwonić do pracy, że bierzesz wolne. O Boże, wszyscy się zachwycali, że łatwo jest tutaj się odnaleźć w tych ikonkach, a dla mnie to jest strasznie trudne. Weź dzień wolny, tak, tak, dokładnie. Jeszcze trzeba się dzieckiem zająć. Chociaż nie wiem, czy będę go brać na ten ślub. On taki zmęczony jest i w ogóle. Ale tak, ja bym chciała na ten ślub już tak teraz. Jest jeszcze żarcie? Było, prawda? Jej, drugi poziom nocnika, bardzo się cieszę. Tylko, że on jest tak padnięty, że on nie pójdzie z nami na ten ślub. Zostawimy go w domu z nianią. Trochę szkoda, że nie weźmiemy dziecka na ślub. Ale, tylko będę przeszkadzał. A tutaj w domku z nianią będzie bezpieczny, zaopiekowany, po co nam? No, moi drodzy, to już jest ten czas, kiedy możecie na spokojnie tutaj planować wydarzenie ślubne. Zapraszam, zapraszam, bo to już trwa za długo, moim zdaniem. Jej, tak, prestiżowe wydarzenie, dokładnie. O, ona już jest stara, ostatnio się śmiałam, że coś tak za długo się młoda trzyma. Tak, możemy zaprosić w sumie wszystkich, z którymi mamy dobre relacje. Czemu by nie? Możemy zaprosić naszą rodzinę. Oto, z nią chciałam jakieś super relacje utrzymywać i mi trochę nie wyszło. Pita możemy zaprosić, który już nie jest Disneyem. Larę, Christophera, Ignisa, całą tą część rodziny. Ciebie nie. O, Titus oczywiście. Czy tutaj nie ma Romiego? Jasmine, to czy ty nie pamiętasz Romiego? Twojego kuzyna, drugiego, jego brata? Pamiętasz jego siostrę, jego brata nie? No jak nie... O, ją też możesz zaprosić. Naprawdę nie ma tu Romiego, ale przypał. O, tą Selenę możesz też zaprosić. I mam nadzieję, że to nie jest tak, że on tu jest, a ja go nie widzę. Ale nie, chyba go tu nie ma. No cóż, trudno. Ale tak, myślę, że to jest ta część rodzinki, którą możemy zaprosić. Więc tak, jak najbardziej, chętnie, fajnie. 14 gości, nie ma źle. I teraz gdzie? To miejsce, tak, Polana Majszuno, tutaj miałam ten ślub i ono jest nawet przygotowane. To by było spoko, bo tu jest łuk i to wszystko, nie? O, aha! A ciekawe co to? Kurde, wiecie co, w związku z tym, że niektóre miejsca byłyby super, bo na przykład są te ogrody pałacowe, tylko że ja przypuszczam, że tu nigdzie nie ma łuku i tego typu rzeczy. Więc wzięłabym miejsce, które mam już sprawdzone i wiem, że tam na pewno wszystko będzie ok, czyli to. To sprawdzone miejsce, wiemy, że będzie git. Nie pamiętam, kto tam brał ślub? Chyba Kopciuszek, ale pewności nie mam. Więc chodźmy tam. A następnym razem, jak będę chciała brać taki duży... rozpuchany ślub, to będę musiała po prostu jakąś miejscówkę przygotować wcześniej. Te pałacowe ogrody. O, fajerwerki strzelają. Narzeczeni powinni mieć tort i łuk weselny. Mel został wysłany do żłobka. Lepiej, żeby niania się nim zajmowała. Ale okej, niech to będzie tak, że oni wynajęli nianię do tego. Tylko że lepiej, żeby to dziecko było w żłobku, bo gra bardziej ogarnia wtedy, że ktoś dzieckiem się zajmuje, nie? Bo jakbym go zostawiła w domu z nianią, to pewnie on spadałby mu głód i gra by stwierdziła, nie, ktoś go nakarmi, bo zostanie zabrany, nie? Więc okej. Jest pod opieką niani. Tak, tak. A jeśli chodzi o jakiś następny ślub, jak będę chciała zrobić jakiś taki duży, rozbuchany, to będę musiała najlepiej w tych pałacach ogrodowych. O ogrodach pałacowych przygotować coś następnego. A teraz tak, zapraszam. Tutaj chyba i muzycy, i barmani, wszyscy, tu jest kuchnia, jest ten. No jest miejsce super na ślub przygotowane. Więc fajnie. Więc, o, i w ogóle fajerwerki są i wszystko, super. Więc nie przedłużajmy. Weźcie ślub. Poza tym, że wszyscy z tego co widzę idą co do środka, albo w ogóle się rozchodzą w różne inne miejsca. Chodźcie, tak, biegną oglądać ślub, ale się cieszę. Fajnie. I tutaj w ogóle jest też postawione pianino do grania. Czy to w tej grze tak wygląda normalnie, czy ja to miałam tak przygotowane specjalnie wcześniej? Za cholerę nie pamiętam, ale znając mnie i moje podejście do takich rzeczy, to już tak było w grze oryginalnie. Okej. Jaj, ślub, który wszyscy oczywiście idą oglądać. No patrzcie, nawet mamy trochę widowni. Wow, co za piękna ceremonia. Nawet większość przyszła oglądać. Niesamowite, fajerwerki mamy. Piękna sprawa. Osiągnął 3. poziom umiejętności używania wyobraźni. Bardzo się cieszę. Powinieneś spać. O, śpisz. Super. Pomijając fakt, że ona się ubrała w coś, co ja jej nie dawałam. On zresztą też. Jezu, że ja tego nie dopilnowałam. Ja ich zaraz przybiorę. Udawajmy, że tego nie było. Szkoda, że już im zrobiłam ślub pod łukiem. Oni są źle ubrani. Dlaczego ty mi to robisz? No teraz to jest mi autentycznie przykro, nie? O, patrzcie, cały czas byli w to ubrani. Cały czas. O, super, nawet zdążyłam jeszcze w trakcie ceremonii ich w to przebrać. Lol. Najgorsze jest to, że Jasmina jest strasznie zmęczona, więc może chodźmy, róbmy ślubne rzeczy. Tylko czy tu są ci wszyscy ludzie, którzy powinni robić torty, grać i robić mikstury i takie tam? W teorii zatrudniłam tych ludzi. W praktyce... No nie wiem. Bo nie ma tutaj w sumie nikogo spoza gości, których zaprosiłam, więc nie wiem, czy ci ludzie nie przyszli. I zatrudniłam ich. Dlaczego? Ja ich strasznie potrzebuję. Kto mi to zrobi? Najgorzej. Dobra, ale możemy przynajmniej odpalić jakąś muzykę chyba tutaj gdzieś. O, jest zatrudni żywieniowca, zatrudni wegetariańskiego żywieniowca. Bądźmy tacy do przodu. Zatrudnijmy kogoś, kto nam zrobi wegetariańsko. Tylko że zanim oni to przyjdą i zrobią, to tutaj kurde publika może nam się troszeczkę znudzić, co nie? Weźcie, zróbcie tutaj coś na pokaz. Trzymajcie się za ręce i okażcie sobie czułość czy coś tam. O, jak urocza. Aha! Jak wszyscy patrzą? No fajnie, chłopie, że właśnie tutaj urodziny masz tego samego dnia. Okej. Ignis się zestarzał. No spoko. Tylko błagam, nikt dzisiaj nie umiera, okej? Jezu, Jasmino, nie idź spać. Weź sobie kup z nagród Tom. Gdzie to było? Sklep z nagrodami. I miksturę na sen i nie idziemy spać. Zamiennik snu. Proszę bardzo. Nie będziesz spała na własnym weselu. To głupio tak. Luana i Linda bardzo się teraz przyjaźnią. Ja kocham, że Linda tak absolutnie znikąd ma polepszone relacje z duchami w rodzinie. To ma sporo sensu, co nie? Spoko. Ja nie wiem o co chodzi, ale zatrudniłam już i zapłaciłam za żywieniowca i miksologa i tak dalej i tych ludzi nie ma. Więc taka trochę stypa, nie? Bo wszyscy tutaj siedzą, ale tak nikt mi nie przygotowuje rzeczy. Trochę kiepsko, to miał być fajny ślub, a póki co jest średnio. Upsi. Na tej parceli jest już zatrudniony miksolog. No fajnie, tylko gdzie? Ale za to Jasmina może się pochwalić na króliczku, że miała fajny dzień, który jeszcze nie dobiegł końca i wszystko zapowiada się, że o nowym stroju. Jasne, mam piękną kieckę ślubną. Ja myślałam, że ty coś o ślubie możesz publikować, ale dobra, nie komentuję tego. Poza tym, że już mamy złoto, nie? Tak. Christopher już złapał zgona. Cieszmy się, że nieprawdziwego. No gdzie ci ludzie? Gdzie ci... O, ktoś przyszedł. Jest żywieniowiec. Mamy żywieniowca. Jest dobrze. Jeszcze tego niech przyjdzie jakiś miksolog z łaski swojej. Super. Takie wesele, że panna młoda je krakersy przy barze. Połowa gości śpi. Gdzie jest Ali? Zamknął się w łazience i płacze. Super. Jezu, ale mamy przynajmniej ciasto. Linda idzie spać. Super. Dobra. Dodaj weselny toper. Jasminko, chodź. Zanim ktoś zje, proszę. Jej, super, dobra, mamy weselny toper, więc w takim razie tutaj fajnie by było, jakbym mogła wziąć to ciasto, przełożyć je gdzieś tu. Pokrój tort weselny. Okej, niestety w żadnym innym miejscu nie da się tego zrobić, więc zróbmy to w kuchni. Bardzo romantycznie. Pójdziesz to zanieść Aliemu? Gdzie jest Ali? Okej. Znaczy to jest urocze, że ci ludzie wszyscy tutaj siedzą, ale tak trochę impreza już się przeniosła do środka, guys. O, ona taka do łazienki potrzebuje, a idzie do niego z tym kawałkiem. To się źle skończy. Jezu, Jasminko, wytrzymaj proszę. Co tam się dzieje? Okej, ktoś poszedł do obserwatorium. Ali zarobił za dzień wolny, super. Tak, przy nikim, proszę bardzo, mężu kochany, smacznego. O, to jest cute strasznie. Dobrze. O, uroczo. Jaspistu, idź się wysikać. Najgorsze jest to, że dalej nie ma miksologa, nie? Przynajmniej jest żywieniowiec, który coś robi, więc zawsze coś. O, chciałam zaprosić gości, żeby sobie kawałki wzięli, a widzę, że już pozbierali, więc... Okej, fajnie. Przynajmniej ciastem się poczęstowali, super. Tortem. Wszyscy stoją w kuchni nad tym i jedzą, nie? No spoko. Czy praca żywieniowca skończyła się na tym, że zrobił 2 białe torty? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że ugotuje coś jeszcze. Ale połowa ekipy w ogóle śpi. Ja rozumiem, że jest 2 w nocy i zrobiłam ten ślub trochę późno, ale... Guys! Bez kitu. Nawet kurde... Ali, nawet on, nie? Dlaczego? No i bez kitu 3 osoby w tym momencie śpią. 4. 5. Jak? Nie, czekaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6 osób. 6 osób na tym weselu właśnie śpi. Łącznie z panem młodym. Ja rozumiem, że jest późno, ale... To po prostu totalnie brakuje wam drinków i muzyki. Bo ani miksolog, ani ten pianista się nie pofatygował na ten ślub. Jezu, jaka stypa, najgorzej. O, dobra, 7. Nie mogę. Okej, 8. Nie mogę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak, 8 osób właśnie śpi. Może po prostu skończmy tą przykrą sytuację. Nawet nie możemy się niczego napić. Podziękuj gościom za przybycie. No może chociaż tyle, chociaż ta to w ogóle poszła sobie czytać, nie? O mój Boże, jaka stypa. Weź podziękuj Christopherowi może za przybycie. Jej podziękuj za przybycie. No, zostało tylko coś do wypicia, ale tego nie zrobimy, bo miksologa nie ma, ale i tak jakby złoto mamy od dawna, więc myślę, że ślub możemy uznać za udany. Mamy złoto. Nieważne, że trochę stypa i wszyscy spali przez większość czasu, ale Nie, to był dobry ślub. To był dobry ślub. Nie będziemy przyjmować do wiadomości, że nie był. Był super. Dobra, wszyscy goście se idą. Myślę, że my możemy zrobić to samo, ale... No, nie wiem, co powstrzyma Jasminkę przed tym, żeby nie płakać z powodu tego, co tu dzisiaj zaszło, naprawdę. O, i 5 nad ranem, pozdrowicie, co wrócili. I dziecko jeszcze spać. Nie powinieneś o takiej porze być na nogach. Wy też, moi kochani, idźcie spać. Poza tym, że ten kłak to jest chyba już nie do ruszenia. On się przykleił do tej pościeli. Nie da się go ruszyć, co nie? Okej, nawet sprzątaczka nie dała rady. Znaczy, pan sprzątacz. O, tak! Postarajcie się o dziecko. Dokładnie tak. To było nam potrzebne. Okej, to Jasminka i Ali idą mieć noc poślubną i starają się o kolejnego dzidziola, a ja bardzo dziękuję wam za oglądanie. Błagam, żyjmy w zbiorowej świadomości, że ten ślub był super ślubem. Wszystko wyszło, nikt nie spał, nie było stypy, była super muzyka i super drineczki, tak? Super, cieszę się, no. To jeszcze dziękuję moim przekochanym wspierającym za wspieranie tego kanału, jesteście super. No i do następnego. Pa, pa!